ciasto krówka bez pieczenia. Bardzo smaczne, szybkie do wykonania, łatwe. Oczywiście trzeba uwzględnić czas potrzebny na stężenie masy w lodówce. Szczegółowe składniki, które potrzebne są, aby wykonać to ciasto, przedstawiamy teraz na ekranie. Natomiast ogólnie do wykonania tego ciasta potrzebne są następujące składniki. Serek mascarpone, cukier puder, słone krakersy, śmietanka 36%, czekolada deserowa i masa kajmakowa. Najpierw ubijamy na sztywno śmietankę. Najlepiej 36%, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że szybciej się ubije na sztywno. Oczywiście śmietanka koniecznie musi być wcześniej schłodzona w lodówce. To na pewno pomoże skutecznie ubić ją na sztywno. Kiedy już ubijemy śmietankę na sztywno, dosypujemy do niej cukier puder i nadal miksujemy. Miksujemy, aby połączył się ze śmietanką. Następnie dodajemy serek mascarpone i te trzy składniki jeszcze mieszamy, miksujemy. Na formę do pieczenia na dno układamy papier pieczeniowy, a na ten papier układamy pierwszą warstwę naszego ciasta, a mianowicie słone krakersy. Trzeba się troszkę nagimnastykować, aby dokładnie je dopasować do tej formy. Ona ma takie zaokrąglone narożniki, więc niektóre krakersy musieliśmy podocinać nożem. Więc pierwsza warstwa to warstwa słonych krakersów. Po odpowiednim podocinaniu są fajnie dopasowane. Na słone krakersy nakładamy zmiksowaną przed chwilą masę serka mascarpone, ubitej na sztywno śmietanki i cukru pudru. To jest nasza druga warstwa ciasta. A więc nakładamy przygotowaną masę partiami, aby nie zburzyć naszego fundamentu ciasta pierwszej warstwy. Nakładamy partiami i kiedy już całą masę wyłożymy, należy ją wyrównać, wygładzić, nieco dognieść do krakersów, wyrównać i kiedy już to zrobimy, zajmiemy się kolejną warstwą, ale to za chwilę. Wyrównujemy naszą masę delikatnie, tak aby całość równomiernie pokryła naszą formę. Nasza forma ma wymiary 24 cm. Następnie na wyrównaną masę nakładamy drugą warstwę krakersów. To jest nasza trzecia z kolei warstwa ciasta. Na tej warstwie również będziemy musieli troszkę pokombinować, aby krakersy ładnie nam się poukładały. Niestety one się idealnie nie chciały dopasować do naszej formy, no więc w niektórych miejscach musiały być podocinane, ale to nie przeszkadza. Kiedy ciasto będzie sobie leżakowało w lodówce, te krakersy następnego dnia będą mięciutkie i stworzą jednolitą, praktycznie można powiedzieć, masę
z pozostałymi składnikami, ponieważ one będą tak mięciutkie jak mascarpone z bitą śmietaną, ze śmietanką. Także czy one będą w całości, czy tak jak tutaj w kawałkach, nie ma to finalnie znaczenia. A więc możemy docinać tak, aby całą powierzchnią masy pokryć krakersami. Koniecznie słonymi. Nasza kolejna warstwa to masa kajmakowa. Tę masę również nakładamy partiami. Równomiernie partiami delikatnie nakładamy masę kajmakową i równie delikatnie należy ją rozsmarować na całej powierzchni formy, wygładzić, wyrównać, pokryć wszystkie krakersy. To jest nasza przedostatnia warstwa. Warstwa masy kajmakowej. Masa jest już prawie wygładzona, przygotowana do kolejnej, ostatniej już warstwy. Warstwy, która to będzie widoczna, tworzyła będzie efektownie wyglądające ciasto, czyli starta czekolada. My użyliśmy czekolady deserowej, można użyć czekolady na przykład gorzkiej, a nawet mlecznej, to już według uznania. Całość jest dość słodka, więc najlepiej deserowa, a nawet gorzka. A więc należy zetrzeć czekoladę tak dużo, aby przykryła całkowicie niemal warstwę masy kajmakowej, aby ona praktycznie nie była widoczna. Ma być widoczna już tylko starta czekolada. Kiedy skończymy warstwę ostatnią, warstwę z czekoladą, ciasto praktycznie jest już gotowe, będzie gotowe. Należy jeszcze włożyć ciasto do lodówki, aby stężało, aby składniki się przegryzły, herbatniki zmiękną, stworzą spójną całość z pozostałymi składnikami. Będzie to smakować rewelacyjnie. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów, zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.